Koniec daily! Pobiliśmy rekord! Witam Państwa bardzo serdecznie! Dzisiaj jest ostatni odcinek. Pobiliśmy rekord, ja już uważam, że nie musimy robić więcej odcinków. Dzisiaj nagrywamy nasz ostatni odcinek. Czyli ostatni odcinek, a za kamerą stoi Push Barber. Za kamerą stoi Push Barber, przed kamerą stoi kamerzysta. No i cóż, chcieliśmy podziękować Państwu za to, że byliście z nami przez tak długi okres czasu. Rekord został przez nas pobity. Ja już nie uważam, że mam jakikolwiek obowiązek nagrywać dalej filmy, bo po prostu już mnie to nudzi. No i nie chcę już po prostu nagrywać, wypaliłem się do ostatniego. Mi też się już w sumie znudziło. No, także dziękujemy Państwu za oglądanie, idziemy tylko poinformować tych delikwentów, że kończymy nagrywanie. Ale cieszę się, że... Ja też się cieszę już, że to koniec. Fajnie, nie? Fajnie, no. Oczywiście robimy sobie jaja, ale im powiemy, że nie robimy sobie jaja. Tylko mają wypieć przez chaty. Mają po prostu opuścić ten dom, bo nie chcę dłużej patrzeć na ich parszywe mordy. Byli potrzebni mi tylko i wyłącznie do pobicia rekordu daily. No i co? Myślisz, że się zdziwią? Stary, myślę, że mogą w to uwierzyć. Myślisz? Tak, ja w to uwierzę. Byś to uwierzył? Gdybym powiedział, bym się poszedł i spakował, bym pojechał. Tak byś zrobił? Tak bym zrobił. Nie miałbyś do mnie jakichkolwiek wyrzutów? Nie, no wbiłeś mi trochę fajmu. Mam 93 tysiące. No, ale jakbym tak niewiele brakuje do 100. Dobra, ale stary, bez żadnego dziękuję ani nic. Słuchaj, pobiliśmy rekord daily. No, dostali co swoje i tyle. Wypierdalaj. Dałaś im wypłaty, bili fajmu. No dobrze, no ale myślę, i tak wyszli na plus. No dobrze, no ale myślę, że to nie byłoby chamskie, bym potrzebował. Nie, powiedział. Byłoby normalne. Serio? Tak. Ale takie nawet niemiłe by było. Takie trochę niemiłe, no ale w sumie bym zrozumiał. Byś zrozumiał. Mi się spakuje, bym pojechał. Myślę, że tak. Jak podejdę do nich, powiem. No zobaczymy. Jak pobiliśmy rekord daily, wypieprzę sobie. No to zobaczymy na tym filmie. No dobra. Jeżeli jesteście ciekawi, no to musicie zostać z nami do końca. Ja też jestem mega ciekawy, jak zareagują. Wydaje mi się, że nie jest zbyt ciekawie. Push Barber tutaj jest bardziej optymistycznie nastawiony. No nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Słuchaj stary, ale wydaje mi się, że samo powiedzenie wypieprzaj z chaty jest za słabe. Trzeba z nich szydzić. W tym momencie będę musiał z nich szydzić i cieszyć się, że wykorzystałem je, bo powiemy, że ich wykorzystałem w 100%. Niech zapomną o tym, że dostali fame, niech zapomną o tym, że dostali pieniądze. Niech czują, że ich wykorzystałem. No, to lecimy, no, na grubo stary. Na grubo, najgrubiej jak się wymina. Że ja się cieszę, że ja się tym szczycę, że zostali wykorzystani przeze mnie. Brzydzie. Słuchaj, Jaszczurka, dobrze, już nie muszę patrzeć na twoją paskudną mordę. Jestem zadowolony, przyszliśmy tutaj z kamerą nagrać ostatnią reakcję. Ten film będzie mieć bardzo dużo wyświetleń, bo to jest ostatni film na tym kanale. I chciałem cię poinformować, że jesteś obrzydliwym, zrogowaciałym frajerem, który nie umie prowadzić aut. A jeżeli już cokolwiek prowadzi, to jakieś stare BMW E36, jak totalny wieśniak na wsiach, na jakiś... Ale on jest wieśniakiem, no morder wieśniak. Jesteś, to jeszcze gorzej, bo na wsiach może ich nie stać, a jak jesteś w mieście i jeździsz starą BMW E36 i bierzesz opony ze skupu złomu, kradniesz jeszcze, kradniesz stare opony. No, stary, kradniesz stare opony, które są do wyrzucenia. Dobra, do sedna. Do sedna. Chciałem powiedzieć ci wszystko, co o tobie sądzę i wypierdaj z mojej chaty, bo pobiłem rekord daily, nie potrzebuję ciebie już dłużej. I co to za film dzisiaj, prank jakiś? Nie, żaden film, żaden prank, żaden film, po prostu nagrywam. Twoją reakcję na to wszystko. Na co? Na to, że zostałeś wyruchany w dupę. Na to, że jesteś frajerem, z którego baciałem. Jestem zwykłym frajerem. Nagrałem, wykorzystałem cię jak zwykłą taką... Ale ja ciebie też. Nie, nie wykorzystałeś mnie. W jakimkolwiek sobie mnie nie wykorzystałeś. Zarobiłeś tam kilkanaście tysięcy złotych, ale to nie jest dużo, bo ja wykorzystałem cię jak gąbkę. Wycisnąłem cię wszystko z ciebie. Jesteś pewny, że mnie wywalasz, tak? Tak, jestem pewny, że cię wywalam. Tak? Pakujesz walizę, tak? I spieszasz, tak? Na pewno. Czyli tak. To ja wychodzę i nie wracam, tak? Tak. No dobrze, to ja sobie jeszcze porozmawiam, wyłam, bo coś mi śmierdzi i zobaczymy. Nie, pakuj walizę i wypad. Praje, że zrodowaciały frajer z chmuro. Dziękuję. A za co dziękuję? Wszystkiemu powiedział, kończyła. Ja mówiłam się o tym, mówiłam się o tym. Masz do niego żart? Zaraz się zdradzam? Co? Mam w dupie go. W dupie cię mam. Frajera zrodowaciała. Idź się pakuj. Dobra, chodź Gorka, bo z tobą też muszę pogadać. Zadam. Ale wiesz, dlaczego go wyrzuciłem? Nie, chodź na sobie, wiesz dlaczego go wyrzuciłem? No bo jest fałszywe, no i tyle, no i ci to mówiłam na początku. Jest frajer z tą chmurą. Nie, to jest głównym powodem. A co? Koniec filmu. No tak, no. No to jest ostatni film, rekord jest pobity. No ja schudłam wczoraj 20 kilo i co? Rekord jest pobity. Ja, no dobrze. Ja nie mam sensu. No i mamy inne plany, co gadaliśmy. Nie będę tu mówiła, ale mamy... Ale rekord jest pobity. No dobrze, plany nie wchodzą już w grę. Sam sobie nie wchodzisz w grę, no mów. Bo mi się nie chce po prostu tych planów, bo wiesz, no mam dobra, no przejdę do... Konkretnie są takie, że też możesz pakować wam walizę i wypieprzać. Dobra, co znowu robisz? Aha! Naprawdę! Naprawdę! Ale słuchaj, Wiolka! Aha, czyli jego też nie wywaliłeś, robisz pranka, że wszystkie
festiwal. Dobra, zupę zesłać tą kamerę. Nie robię pranka. Po prostu jesteś bezużyteczna. Słuchaj. Gotujesz źle. To wiesz. Dalej. To chyba wiesz, tak? Że gotujesz bez nadziei. Nie, bo tylko mówisz, gotujesz, tak, na gotujesz bez nadziei. Najbardziej obrzydliwe żarcie, jakie kiedyś opowiedziałem, to jest od swojej kamery. Sprzątać nie umiesz. Dobra, słuchaj, dobra. Gra aktorska marna. Dobrze, no. Bardzo marne, bardzo ile marne. Ile razy się nabrałam? No dobra, no okej, to spoko, dalej. No, łasisz, denerwujesz, rzesz ryj. No ale no i co z tego? Pieprzysz kocopoły cały czas. No, tak jak ty. Ale ja nie lubię takich ludzi. Dlatego dobrze, Viola, pakuj walizę, też wypierdasz z kanału. Dobra, dobra, nie mam o tym gadać. Dobra, wszystkich dzisiaj wypalam, zostaje tylko pusz. Zostaje tylko pusz, bo pusz to jest mój przyjaciel. Dobra, słuchaj. Prawdziwy. Tak, już widzę, że kłamiesz, kochanie. Ale nie kłamię. Słuchaj, ja jak się nie spakuję. Dobrze, dobra. No to policja przyjeżdża. Dobra. No dobra, no to policja. Ja tylko informuję, bo jest poinformować Hubercika, Adamka, że możecie pakować już walizę i wypierdalać. Bardzo myślę, że ja się na to nabiorę. Znowu idę na policję, że tak, i my będziemy tacy smutni w końcu stopniu. Dobra, my będziemy tacy smutni, wychodzili z policjami, a powie, a to jest prank. Typowe twoje filmy, wiesz co, w dupie już je mam. Dobra, weź! I co wy naprawdę, ja rozumiem, że ty debili nabierasz, ale mnie, naprawdę. Mógłbyś mnie wkręcić w twoje pranki, a nie zawsze wkręcasz jego albo Adama. Posłuchaj, Wielka. Dobra, ale jedno. Dobra, a teraz idzie sobie z tyłu, bo ona się nie nabrała, ha, ha, ha. No i tak powiem. A czemu w ogóle oni nie reagują? Stary, zadzwoń po tą policję, bo to... No idź, pogadaj się do kamery, że się nie nabrałam, no idź. Dobrze, po policję zadzwonię. No idź, no zadzwoń. Czemu nie strzelisz jak rzeczałem? A po co? Mam schodzić na każde twoje zawołanie i czekać później na Sofię 15 minut, aż pan władca przyjdzie? Pan władca już nie będzie cię wołać. Już nie. Nie usłyszysz mojego wołania. Odchodzisz? Ty odchodzisz. Myślisz starto, że ja się z tym przyjdę. Ale to nie jest twoja wina. Wyrzucam wszystkich. A, no co? Oprócz mnie. Oprócz niego, bo to jest mój prawdziwy przyjaciel. A, no dobra. To o przyjacielu powiem na końcu. W tej chwili chciałbym ci coś powiedzieć. Ale nie, nie, stary. Po prostu chciałem ci powiedzieć, no, że byłeś bezużyteczny. A, no, ale... Znaczy teraz ty będziesz bezużyteczny, bo wcześniej byłeś użyteczny jak taki zwykły śmiech do wykorzystania. Po prostu wydaniłem z ciebie co mogłem. Więcej nie jestem w stanie po prostu wyświetlenia tobie zrobić. Mam pomysł na content dla siebie. I pusza. I pusza. Pusz będzie mnie nagrywać, ja będę robić content sam. Bo ja dobrze kamerą operuję. Nie, będziemy jej na razie. I na te strony. Spróbujesz być śmieszny, tak? No. Pomijmy to, co ty gadasz, bo mnie to mało interesuje, teraz przejdźmy do mnie. Myślisz, że po co ja przyszedłem? Wiesz, Adam i Viola specjalnie mnie wyciągnęli, bo wiedzieli wcześniej, czego ja od ciebie oczekuję. Ja tylko wyssałem od ciebie, wydoiłem fame. Myślisz, że na tobie mi zależało, czy ja za to w ogień bym skoczył? Fajerze, śmieszny jesteś. Myślałeś, że kumplami jesteś, przychodziłeś i się mnie pytałeś o pewne posady. Stary, nie pokażaj się, a temu swojemu koledze, przyjacielowi, możesz się jedynie pęto pierdolić. Trzymaj się i powodzenia z nim. Mam nadzieję, że ci się uda, stary. Nie przeszkadzam? Nie wcale. Ty nigdy nie przeszkadzasz, ty zawsze wchodzisz w odpowiednim momencie. I w odpowiednim czasie. To dobrze, bo wiesz, mówię, tak? No i dlatego zostały tutaj moje ostatnie dni. I ostatni czas na tym, w tym domu. To dobrze się składa, bo już dzisiaj możesz wypieprzać stąd. Tak. Bo podjąłem decyzję, żebyś pakował walizę i wypieprzał. A, i jeszcze chciałem coś powiedzieć. Ale poczekaj, chciałem ci coś jeszcze powiedzieć, że nigdy cię nie lubiłem. Nie lubiłeś, tak, nigdy, tak. Ani tej twojej dziewczyny. To ja też. Mam chiry, w ogóle jak ty jesteś debilem. No. Robi dla ciebie cały content i ty jesteś... Że co za mnie robi content? Nie wiedziałem, czy jest. Ty słyszysz? Ja jestem żałosnym gnojem. No patrz, no nagrajmy się. Nagrajmy dwóch pajaców. Dobra, wypieprzać. Wypieprzać z mojej chaty. W tym momencie. Ty, Hubi, ty też mu tak do siebie mówić? A to jest normalne u niego. To on jest taki głupi. Nie obchodzi mnie to. Weź w ogóle. Co, mam mu zajebać, czy co? Rzeczy, no ja już pakuję rzeczy, mogę już teraz nawet. Ja sobie chciałem jeszcze poleżeć, żebyś miał przyjemności jakieś, że mogę tu być z tobą, czy coś. Że masz kolegę plus jeden. Dobra, straciłeś już kolegę, stary. Nigdy go nie chciałem. Nigdy nie chciałem takiego peta. Teraz brzmisz jak taka żona po rozwodzie. Nigdy cię nie kochałam. Ale ja, stary, ja tu przyszedłem to powiedzieć ci, że nigdy nie chciałem takiego peta kolegi.
i weź tam, jedyne co możesz to sobie porozmawiać na FaceTime ze swoją laską, bo nic więcej ci w życiu nie pozostało. A ja jeszcze niedługo cię zostawi na bruku i już nic nie będziesz mieć. No tak. Ty stary, ty słyszałeś, że Nel powiedziała do Huberta, że kończy, bo musi zadzwonić do jakichś chłopów, żeby przyjechali ci połamać za to. No ale wierzysz, że ta faktuska kogoś wezwie, może w nocy podać razem dłonie z Hubertem, co siebie martwi. Dobra, w każdym razie myślałem, że troszeczkę inaczej zareaguje, że chociaż będzie się troszeczkę przejmuje, a tu nic, zero. Jest takie... Stary, tu się nikt nie przejmuje. Tu się nikt nie przejmuje. Wielka musi, że udaje. Ja szczurę, jest jakiś, nie wiem, poszedł kabanosy wpieprzać do lodówki. I w ogóle z chaty będzie się przecież stary, jak ja policji nie wezmę, to ich chaty w ogóle nie wyrzucę. No tak. Trener jeszcze się cieszył, że w ogóle stąd spada. No co tu się dzieje, stary? To ja się cieszył wczoraj na rekordzie daily. O co tu chodzi? Jak im wyrzucić z chaty w ogóle? Nie mam pojęcia, oni są chorzy wszyscy. Dobra, może Adam jakoś się normalnie zachowa, bo dla mnie to są dziwne reakcje. W sensie Wielka, no okej. Okay. Jedyna normalna reakcja chyba jest Wielki. Ale Jaszczur. No Jaszczur też sobie normalnie się zachował, chociaż... Nie, no to czemu się dziś wpierdacza nosy? No teraz może i nie, ale podczas gdy mu to powiedzieliśmy, to normalnie się zachował w miarę. Dobra, chodź do Adama, zobaczymy jaka reakcja będzie Adama. W ogóle nie strzelę, nie wiem dlaczego. Ty w sumie on fajny ma to łóżko, co? Ja. Może no w tym pokoju będę spał. Sorry. Weź zabieraj swojego laptopa, Adam. Co ty robisz? Podoba ci się? Daj mi kamerę. Fajny pokój w sumie, no ja mógłbym tutaj spać. No pokój jest w sumie zajebisty, nie? Chyba najlepszy, nie? Ten po moim. Po twoim najlepszy, no będzie dla mnie. Dobra. Co? Wychodzicie i gadacie jak... Czemu nie strzedłeś w ogóle jak cię wołaliśmy? No bo po co mam się wchodzić jak wydrzecie ja tylko cały czas? No może po to powinieneś zejść, bo cię ktoś woła. Właśnie, no krzyczycie, no to po co mam wchodzić? Ale wydrzecie łóżko. Dobra. Słuchaj, daily się skończyły, twoja kariera też się skończyła, wypad robisz, nie? Dobry jest. No dobrze. No nagrywam po prostu. No dobrze, no i... Twój parszywy ryj. No dobrze, no tak. Chciałbyś jeszcze coś dodać tak ogólnie, oprócz tego, że nagrywasz... Nie, po prostu chciałem dodać to, że nie byłeś mi nigdy do niczego potrzebny, oprócz pobicia rekordu daily. Także możesz już pakować walizę i hasta la vista. No... Ja bo puszcz to... przyjmuje twój pokój. Znaczy, że byłem ci do tego potrzebny, bo sam byś nie dał rady, no ale... Znaczy coś jeszcze? Teraz, słuchaj, kończymy daily, otwiera nowy kanał, ja będę mu pomagać i tylko ja zostaję i on. Bo wiesz, bo tylko mój prawdziwy przyjaciel może tutaj zostać. No dobra. Rozumiesz. Ale coś jeszcze chcecie, czy możecie już wyjść? A przecież to jest mój pokój teraz, tak? Czy może to swój pokój? Tak, bo to już jest swój pokój. Dobra, i co? I zaraz mi powiesz, że to prank, czy będziesz później mi powiesz? Później czy zaraz? Ale ja ci nie powiem, że to jest prank, bo to nie jest prank. Aha, nie powiesz mi, czyli po prostu w tym odcinku się tak zakończy, nie powiesz mi tego. Okay. Ale będzie pewnie poszła po policję zadzwonić, bo on sam nie wyjdzie. Pochronę, wystarczy pochronę, nie trzeba po policję. Ale możecie dzwonić gdzie chcecie, i tak nigdzie nie zadzwonicie, więc możecie wyjść z tego pokoju. I przy okazji nie musisz mnie nagrywać, skoro tak mówisz, że to jest koniec, no to... No bo jest koniec. No to okej, no to ja nie pozwalam na opublicznienie mojego wizerunku w tym momencie. No to ci zacenzuruję. I zmienię ci głos. No dobra, to zrób tak. No to tak zrobimy. No okej. No i co? No to możecie być teraz. To nie przejdzie. On już na moje słowa, nawet jeżeli przeklinam, to po prostu nie zwracają na to uwagi. Mam tu w dupie, nie wiem czy zauważyłeś. Jedyna osoba, która się przejęła, to jest Jaszu i to też nie do końca. Musimy przejść na nowy poziom. Czyli? Czyli zadzwonić po typach, który umie się nawalać, żeby im wyrzucił po prostu zatę. Po typach, który umie się nawalać? Tak, po typach, który umie się nawalać. Ale Adam też potrafi. Ale takiego, który umie się naprawdę nawalać. No Adam to w sumie jeden się nadaje na poziom FMMA. Albo nawet jeszcze nie. Ma takiego jednego, który umie naprawdę się nawalać. Wszystkich może wyrzucić. No. Dawaj, dzwonimy. Temu pomoże w razie co? No właśnie, temu w razie czego pomoże. Normalnie, jak z takimi, którym chce się pozbyć, postąpimy. To zajebiście. Robimy to? Robimy. Let's go. Dobra, wy nie rozumiecie czegoś? Że robisz pranka, rozumiem. Nie, nie robię pranka, po prostu nie chcę was swojej obecności tutaj dłużej. Słuchaj, ty już wiesz, jak się sparzyłeś z tym prankiem. Ty powiedziałeś, że on jest swoim przyjacielem. To już poprzez sobie wszystko. A nie jestem? Po prostu... Ale dlaczego? Jeszcze ja nie... Dlaczego niby kłamie? Co? No bo ja wiem, że to tyle rozmawiam na osobności, ja wiem, że nie jest. Ale jest moim najlepszym przyjacielem. No. Po prostu, może przekazywałem ci złe informacje, bo chciałem z ciebie wycisnąć informacje na tego, co mówisz po nim. Dobrze, jest to dobra. Dobrze, wynosicie się? Dobra, Jaszur, wypierdalaj, pakuj się. Serio, dalej to nagrywasz? Ile można? To nie jest film, znaczy jest film, oczywiście, że jest film, ale pokazuję tak. Po prostu ludziom, jak nagrywałbyś, jakby to nie był prank, tak? Dobrze. Ale się poza mną, najpierw strzała. No co ty, zobaczysz. Zobaczysz. Siemka. Ty jesteś pewny, że sobie z nimi wszystkimi poradzisz? Bez żadnego problemu. A proszę, co się tutaj dzieje? Nie, nie mogę. Ile by zapłaciłeś? Nic. Za darmo. Naprawdę? Pierwszy? O, serio? Kolesia? Czemu kolesia wynająłeś?
Serio? No, wychodzisz. Dobra, to wyjdź, ja teraz tak jak wyjdziesz, to powiedzisz. A ja sam chcę ciebie wyjść. Ja wychodzę. No to pan fasą robię. Kiedy ile zadzwonię, żeby wracać, co? Chcesz? Pan razem. Chcesz sobie jeden. W sumie będzie czyszczone. Czystki, stary, czystki. Będzie spokój? Będzie spokój? Stary, to jest spacer, nie? Dajesz mi p***aszną, tak? Chodź, idziemy. Chodź, idziemy. Chodź. Grzeczniej, synek. Chodź, chodź. Co się dzieje? Chyba ja cobać, bo zaraz zacznę ci kurwić normalnie. O ty chuj, co jeden. Ta jedzie. Gdyby nie kamerka, to bym cię najebał. Robiłka, chyba nie chcesz, żeby... Dobra, daj mi umyć do końca podłogę i... Dobra, ją na koniec, ją sobie poradzę. Oni już wyszli? Ubieraj te buty, jeden i drugi. Ty, ale ci spierdolisz, ty pierdolisz buty. Tu tam jest, na wprost. Nie, na wprost. Sorry. Adam, mówiłem ci, żebyś wyszedł sam. To co robisz w szkole, bo chcesz wyjść? Żeby ci pomogli? No nie chciałeś wyjść sam. No to przykro mi, ale chyba cię będzie musiał wynieść po prostu. Ty, k***a, mi odklepał. Odpłynął? Odpłynął. Nieprzytomny jest, ty. Patrz. Musimy go sam zawijać. Ty, ale nie miałeś do takiej sytuacji doprowadzić, stary. Miałeś go delikatnie wyciągnąć. Nic mu się nie stanie? Przeżyję, nie bój się. Ty śmił. No nie. Ostatni koniec zabawy. Stary, nie rzucaj nim jak workiem ziemniaków. No jak jest nieprzytomny, tak inaczej. Dobra, idziemy po ostatniego. Ej, co ty robisz? Ej, nie dusz go! Ała, chłopie! Ej, zaduś, stary. Człowieku, ty, o co tutaj chodzi? Ty no znowu rudusi. Ja to nie rudusi. Dawa stara na metrę. Dobra, kolejny po kolekcji. On rudusi już. Nie. Nie tyle. Nie. O, chodźcie. Psy, ale stara, Leon, nie dusz. Ja, po co ich zapraszasz? Tak, chodź. Chodźcie, bez nich. Trzeba bułka zauważyć. Trzeba przejść po rzeczy, tak? No dobra. Idę po rzeczy. Ale co ty robisz, stary? Ale co ty robisz? Ci... Poczekaj, tu jest. Tu jest, położyć się. O, jest. Stary, weź go, ogarnij. Kiedy skończysz, będę mogła tam umyć? Stary, ty nie powiem, bo... Ale ty nie widzisz, co się dzieje? No tak. Fantastyczna piątka. Gdzie jest jaszczur? Stary, ale ty nie możesz tak wszystkich dusić, no. Bez przesady. Nie, został. To jest fajnie. O, zawsze chciałem takie dostać na komuś. Ja pierdolę. Grubo, pomóc ci? Ja jeszcze, no spokojnie. Boże, grubasko. Ej, no ale stary, nie możesz wszystkich dusić. Nie możesz wszystkich dusić. Co, ty tak nie nazywałeś, nie? Co, nie?